Jestem ciekawy, jak wygląda ten kreator teraz. O, zobaczcie, mamy. Create road. What? Aha! Ale zajebiście, patrzcie, ja tworzę teraz trasę. Aha, ale zajebiście, patrzcie, możemy sobie checkpointy łatwo stawiać. Czyli po prostu jedziemy samochodem i stawiamy checkpoint tam, gdzie chcemy. Jedziemy gdzieś, możemy zrobić Goliata, nie? Bardzo ciekawa opcja, super, że to wprowadzili, naprawdę. Tak, już widzę to, jak to gracze potworzą jakieś ciekawe rzeczy. Patrzcie na to. Możemy sobie... Kurde, super sprawa, naprawdę. W ogóle trzeba zrobić finish na przykład w jakimś, na jakimś skoku. Nie ma żadnego wyścigu w Forzie Horizon, który kończy się na jakimś skoku. Nie mam pojęcia... Reak... Tutaj Rick. Dobra, dzięki. Nie mam pojęcia Rick, czy będzie... Divo. No, nie ma żadnej informacji na ten temat. Zaraz tu zrobimy ciekawy wyścig. Ten wulkan jest chyba z liści i gałęzi, mam wrażenie, że jest bardzo lekki. Okej, zbliżamy się do ronda powoli. Tam będzie bardzo ciekawie. Ciekawe, czy jak się zachowają w ogóle boty. Jestem... No nie wiem, zobaczymy. Tak, bo ja teraz walczę tutaj z botami. I zobaczcie, tu są takie wąskie checkpointy. Ale na razie trafiają. Ja chyba nie trafiłem. A nie, trafiłem, dobra. A nie potrafiali tam to gamonie. O, ja też nie trafiłem. Ale który nie trafiłem? Ej, który ja nie trafiłem? Chyba w ten, bo tu mi nie zahaczyło lusterkiem. Dobra, jeszcze raz. Sprawdźmy to. Także to nie jest taki łatwy wyścig. Tu najlepiej driftem polecieć. Rondo, nie? No co jest? Gdzie niby przeoczyłem? O co chodzi? A, bo to jest tak... To się chyba buguje tutaj. Boty się resetują. To jest prosta sprawa na wygranie z botami. Zobaczcie, one tam cały czas są na tym rondzie. O, ja też zaraz będę na rondzie chyba. A nie, zaliczyłem chyba tamten. To jest git. Coś się tam zbugowało. Zajebiście. Będzie można tworzyć ciekawe glitche, tak mi się wydaje. Ale najlepszy będzie chyba finish. Bo finish będzie taki, że będziemy kończyć w ścianie, nie? No zobaczymy. I tutaj masz checkpoint, zanim się zawraca. Co się stało? Co te boty odpieprzają? Zajebisty wyścig, zawsze będziesz wygrywał swoje wyścigi. Boty nie będą, nie wiedzą co robić na tych wyścigach. Super. I patrzcie, wyścig kończysz i w ścianę walisz. Ja muszę to zapisać chociażby jako moja pierwsza trasa, nie? Dobra, robimy wyścig przełajowy, ale ten zrobimy już taki, żeby sobie razem z ludzkami pograć. Żeby było fajnie, nie? I teraz trzeba wymyśleć jakieś takie miejsce. Ja już w miarę tę mapkę znam i trzeba wymyśleć jakieś takie miejsce, żeby, wiecie, żeby się fajnie pobawić, nie? Żeby ten skok był... O, patrzcie, na przykład żadnego wyścigu nie ma gdzieś w tym miejscu, w tym obszarze. Może zróbmy wyścig, żeby jeździć po tej górze. Co wy na to? Co? Założę się, że tutaj... Nie, no jest jakiś wyścig tutaj zrobiony, że się jedzie przez górę. Aj, kurde, to może być ciekawe. No dobra, tepnijmy się tutaj na razie, pozwiedzajmy sobie okolice i zobaczymy. Zrób offroadowy Goliat. Aj, kurde, takie okrążenia, nie? Wskoki na górę, tutaj jakieś podjazdy sobie porobimy, coś tam, żeby to było takie trudne, nie? Bo te wyścigi, które są robione przez twórców, czy to jest Forza, czy to jest GTA, to one są przeważnie bardzo łatwe. Lucek ma wizję twórczą. No pewnie, że tak.
Zaraz tu porobimy temat. Mam wizję twórczą i zaraz zrobimy wyścig taki, żeby razem go sobie fajnie śmigać, fajnie się bawić. 60 km po offroadach możemy zrobić. Tu jakaś na przykład hopka. Cyk. Szeroko tutaj, żeby ją mogli jakoś trafić. I tu z kamieni będzie się wyskakiwać. Tak. Gdzieś tam na wprost pewnie lądowanko. No, powiem wam, że ten kreator teraz naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony, że to tak wygląda. Chociaż właśnie, zobaczcie, tu jest podobna sytuacja, co w The Crew. Też z tych kamieni jakoś tak wyskakiwać się nie da z tych gór, nie? Dobra. Checkpoint poprzedni jest gdzieś tam. Tutaj będzie następny. Będzie to bardzo trudna... Bardzo trudny to wyścig będzie, coś tak czuję. Strasznie. Strasznie może to być trudne, ale zobaczcie, tutaj na przykład jakaś hopka, cyk. To będzie jazda. Osoby, które chcą ze mną grać, szykujcie sobie już samochody super offroadowe, ok? Tu będzie następny checkpoint, żeby nie było. Oh shit. A teraz jedziemy na następny szczyt. Tu przez drzewa. Super się jedzie. O. No, nie powiem, trochę utrudnienia będzie, ale... damy radę jakoś. Jakoś to dojedziemy, nie? Jaka klasa pojazdu? To jest chyba S2. A teraz nie mogę tego nawet sprawdzić, ale pewnie S2. Jedziemy na tamten szczyt, bo widać go w oddali. I żeby tak było, żeby namiastki profesjonalizmu miał ten wyścig, to checkpoint damy tutaj, na drogę szutrową. Pyk. Jedziemy tutaj po tym szutrze ładnie. Także róbcie, szykujcie już samochody offroadowe, takie hardkorowe, żeby dawały sobie radę na przełaju. Bo będzie grubo, to wam tylko to mogę zapewnić. Będziemy jechać na pewno ten wyścig. Musimy zrobić jeszcze test, zanim go pojadę. Zanim będziemy mogli go jeździć, także... Boty tu już totalnie oszaleją na tym wyścigu. Oh shit! Oh shit! To są dopiero boty, nie? Ten gdzieś tam poleciał. Co to w ogóle za auta są? Bentayga to chyba jest. Oh shit. Nie wiem, co to będzie. Ten polecę gdzieś tam. No, te kamienie będą ciężkie, trzeba będzie je jakoś omijać. Trudno się mówi. Tutaj będzie hopka, tu można cisnąć. Tutaj jest checkpoint. I tutaj to dopiero gracze widzą, kurde, muszę przejechać całą tą mapę, nie? To nie Goliat, to katorga. Co ty opowiadasz? Fajny wyścig. Tutaj jakiś las, w ogóle nic nie widać. Trzeba się gdzieś tam wpierdzielić w jakąś rzekę. Zajebiście. Zobaczcie, jestem na pierwszej pozycji. Boty nie mają szans. Czajniczek. Tu trzeba nagle gdzieś skręcić. To jest próba umiejętności. Boty tu totalnie oszaleją, nie będą wiedzieć, o co chodzi. Tu już potrzebny jest inteligentny przeciwnik. Tu można na przełaj trochę jechać. Przez środek ronda jakby. A tu już gaz do dechy. Checkpoint. Oh shit. Teraz trzeba trafić w checkpoint. Jak ktoś nie trafi, to elo, nie? Jest, poszedł tam.
Cyk. 500 metrów. 102 metry, kurde. Jak ten samochód brzmi, nie mogę. Patrzcie, ile punktów się ponabijało, nie? I teraz na szosę. Kawałek szosą na rozluźnienie. Dobra, ale wiecie co? Robimy tutaj na czacie konkurs. Myślimy, jak nazwać ten wyścig. No bo ja go zrobiłem. I tutaj padło parę propozycji. Ludzkoliad, albo coś takiego. Nie wiem, no co się zdecydować. Forza wybuchnie, bo ty nie dojadą. Speed Tires, żeby nazwać ten wyścig? Jak myślicie? Piszcie tutaj na czacie jakieś propozycje, ja sobie coś wybiorę. Cip, cip. Goliat po ludzku. Hogwart. Ludzko wyścig. Ludzko rajd. Goliat cip cip. Wyścig czajników. Rozpierducha. Jedź po ludzku. Rajd ludzku. Cheap ride. Cheap ride. Król offroadu. O, to brzmi fajnie. A coś takiego memowego bardziej. Co jest związane z obecnie panującymi jakimiś fajnymi memami. Związanymi z rajdami albo coś takiego. Tylko nie możemy dać żadnych przekleństw, no. Właśnie o to chodzi. Passat w gnoju. Mokry Goliat. O, to brzmi fajnie, no. I tu hop. Pięknie. Offroadowy Passat. Fake go. Fake Goliat. Do Biedronki po ziemniaki. Co to tutaj przyjechało? Ała, nie trafiłem w bramkę. Just for fun. Droga krzyżowa. Męczarnia. Januszowe skróty. O, coś mi się... Jezu, właśnie wystraszyłem. Cebuliat. Podlasie Road. O, shit! Podlasie wygrywa chyba. Podlaski Ride. A może coś takiego? Ej, w ogóle... Dobra, słuchajcie, mamy już coś z Podlasiem, tak? Ale powiedzcie mi, o co chodzi z tym Podlasiem, bo ja jakoś nie łapię. Był jakiś film, jakiś mem, albo ktoś coś śmiesznego na ten temat napisał. Bo nie wiem, o co chodzi z tym Podlasiem. Co się ludzie uczepili nagle tego Podlasia? Co jest na Podlasiu? Tour de Podlasie. O tak. Tour de Podlasie. Rajd po Sosnowcu. Ja myślę, że coś z Podlasiem musi być. Ktoś napisał, na Podlasiu co? Na Podlasiu nic nie ma w tym rzecz. Aha! Lucek wszedł. O, shit, nie trafię. Dobra, trafiłem. Tu się bardzo fajnie jedzie. Tu będzie jakaś kopka przez las. Jakby ktoś sobie nabił dużo punktów, to tu się na pewno rozwali. Nie? Nie będzie tutaj nabijania skillu. O nie. To jest wyścig, żeby się wkurzać. Podlasie Road. Ej, nie, no musi tak być. Ja proponuję w ogóle na każdym live'ie tworzyć sobie jeden wyścig. Tylko może już nie takie długie. Jeden stworzymy taki fest i będziemy sobie tworzyć jakieś takie krótkie, śmieszne. Na przykład 50 okrążeń na tym. Na rondzie sobie zrobimy. Będzie fajnie. Każdą klasą każdy może jechać jak chce. I no... Nazwijmy to. Yeah!
Tour de Podlasie. Stworzony blueprint. Ale jak fajnie się nazwa ten zrobiła nawet. Tour de Podlasie. Elegancko. Bardzo mi się podoba.